Po raz kolejny witamy Alinę Czerniakowską. To jest dla nas wielka przyjemność. Mam nadzieję, że filmy Aliny znajdą się wreszcie w telewizji publicznej i powiem coś głupiego. Szef telewizji TVP Kultura powiedział, że chce puszczać filmy dokumentalne mówiące o prawdziwej historii Polski, a napisałem do szefa TVP Historia z tym samym, że ma tak samo taką półeczkę otworzyć. I mam nadzieję, że filmy, które my od lat tu oglądamy, będą mogły być obejrzane przez wszystkich w Polsce. Alina? Dziękuję bardzo, dziękuję, witam Państwa. Ja też mam nadzieję, że nie będziemy pokazywać filmów gdzieś w różnych miejscach tajemnych, ale że będą w telewizji publicznej, narodowej. Ja kiedyś już pytana w BBC, to był początek lat 90., kiedy zobaczył szef, co ja robię, jakiś tam film, wyszedł na korytarz i mówi: dla kogo robisz takie filmy? Dla kogo robisz w Polsce? Jakie lobby finansowe za tobą stoi? I ja wtedy mówię, jakoś publiczna mi nie przychodziło przez gardło, mówię: dla narodowej polskiej telewizji. I teraz jak słyszę narodowa, to sobie mówię, ile lat ja ją wyprzedziłam, tę nazwę. Właśnie wtedy mówiąc tam w Londynie, że dla narodowej. I on mówił, ale nie zrozumiałaś mnie, mówi, jakie lobby finansowe za tobą będzie stało. I to chyba należałoby dzisiaj też zapytać w ten sam sposób. Natomiast jeśli chodzi o ten film, to jest taki skromny film, krótki, silniejszy od warunków, czyli tak jak mówił Jan Paweł II, że trzeba być silniejszy, mówił do młodych, musicie być silniejsi od warunków, w którym przyszło wam żyć. I ja sobie pomyślałam, że to bardzo dobrze odzwierciedla tę postać, tego bohatera, którego pokazuje. Pokazuje inżyniera chemika Jerzego Smoniewskiego, który jako jedyny przez całą wolną Polskę od 1989 roku walczył, żeby tego, który go bardzo katował, czyli pułkownika Wincentego Romanowskiego, pułkownika SB, który mówił po rosyjsku, kiedy odbywały się śledztwa, i wtedy ten Jerzy Smoniewski miał 21 lat. Był osądzony, śledztwo bardzo długie, potem Rawicz, Wronki. I opowiada, że był tak bity, że jak go do celi wrzucali, to mówili, ty to Murzyn jesteś, bo taki czarny jesteś. I mówi, kto mnie bił? Wtedy widziałem Romanowskiego, który wieszał mundur na krześle, a na tym były baretki Orła Białego, i mówi, i zaczynało się bicie, głowa w kolana, tu bicie. I ja wtedy sobie postanowiłem, jako ten młody chłopak, że ja kiedyś go dopadnę, jeśli przeżyję, i tego Orła Białego mu odbiorę. I on walczył przez całą to, od 1989 roku, Wałęsa tego nie zrobił, Kwaśniewski oczywiście nie. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odebrał Wincentemu Romanowskiemu, pułkownikowi, Orła Białego. I to jest... I to jest jedyny przypadek w dziejach Polski. Odebranie tak wysokiego odznaczenia Orła Białego właśnie jednemu z tych katów. Mało tego, ten mój bohater, żeby jeszcze dopełnić, w ubiegłym roku wszystko zrobił, żeby upamiętnić wybuch powstania na Pradze i przy rondzie Żaba, to jest takie rondo przy Wicentego, i ten odsłonił tam taki skromny pomniczek, w zasadzie własnym staraniem. Skromny pomniczek, na którym jest napis, że poświęca go swojemu dowódcy, zobaczycie to Państwo na filmie, dowódca, który zginął na jego oczach, bo wtedy właśnie armia niemiecka się cofnęła, już pod Modlinem była, wróciła się, jak zobaczyła, że Rosjanie stoją po drugiej stronie, i tam na Pradze zaczęło się straszne bombardowanie. On zresztą też o tym krótko mówi. Jest to warszawiak urodzony, wychowany, wychowanek Wawelberga, kiedy 1 września 1939 roku przychodzi do szkoły i słyszy, że wybuchła wojna. I on mówi, jak to wojna? I pełen energii, i dzisiaj jeszcze właśnie jeździ
jeździ na nartach, mam 90 lat. Taką postać udało mi się znaleźć. Moja córka, która kiedyś przypadkiem do studia ich przyszedł, to mówi, słuchaj, ty naprawdę na jego trop trafiłaś, mój to był, on nas wszystkich oczarował. Także po prostu udało mi się, mam szczęście do ludzi po prostu, do państwa też. Dziękuję bardzo. W 1939 ja miałem skończone już 15 lat, więc Polskę przed wojną pamiętam jako harcerz głównie. To znaczy bardzo pasjonowały mnie wszystkie defilady, które się odbywały na święta, zwłaszcza na 11 listopada. To była taka parada, że człowiek z drżeniem serca szedł, mimo że był w krótkich spodenkach harcerskich i że było zimno, ale jak widział, jak Piłsudski wyjeżdża z Belwederu, a stałem akurat naprzeciwko tego wejścia jako harcerz, to dusza się radowała, no tak tą Polskę kochaliśmy, że o Jezus Maria, to trudno powiedzieć, jeszcze do tej pory, a się łzy po oczach kręcą. No. Jeszcze tylko chcę państwu podziękować i chcę powiedzieć, że ja od takich ludzi uczę się takiej pogody i po przezwyciężaniu takich normalnych, codziennych trudności, bo oni mają w sobie coś takiego, po tych wszystkich przeżyciach jakoś taką wielką kulturę w sposobie bycia, taką bez takiego straszliwego, zaciętego sposobu, który dzisiaj obserwujemy. Ja powiem, nawet trudno mi się to wyrazić. Dzisiaj dojeżdżam tutaj do ulicy Foksal i widzę taką scenę. Podjeżdża facet, który ma super dobry samochód Lexusa, z tyłu tabliczkę KOD i kobieta wyjeżdża, normalnie wyjeżdża, więc tak cofnęła się z wyjazdu troszeczkę. On jedzie, najechał dosłownie prawie na jej tył i zaczyna strasznie trąbić. Ona się wystraszyła, przypuszczam, że nie wiem, może nie zahamowała, może coś takiego. W zasadzie nie dotknęło. On wyskoczył i te wyzwiska, które, a ona taka przerażona patrzyła, ale nic się nie stało, panu się nic nie stało, no bo rzeczywiście tak się cofnęłam ze trzy kroki. Dlaczego to mówię? Bo w zderzeniu z takimi ludźmi, tego młodego faceta, który właśnie z tym kodem, z tą tabliczką i ten stek takich wyrazów ją wyzwał, że ona, ja myślałam, że nie wiem, mówię, będę obserwowała, zobaczę, czy ją nie pobiję, bo nikogo nie było, tu właśnie przy Foksal. I te wyzwiska, to i wsiadł z takim piskiem opon, odjechał. Nic nie zrobiła, dosłownie no tak milimetr przed tym się ten samochód zatrzymał, a mógłby ją wypuścić, bo ona wyjeżdżała. Nie, on specjalnie najechał, bo on jedzie i potem te wyzwiska. I teraz tak sobie mówię, i to są ludzie, którzy tego typu, jest cała masa, tych wzbogaconych, tych z ogromnymi pieniędzmi, tych, którzy nie liczą się z nikim i z niczym. I w zestawieniu z takimi ludźmi, on też właśnie wychował córkę, syna bardzo dobrze. I to, można powiedzieć, zawsze przegramy z takimi? Jak trzeba wygrać? Tak trzeba by było odpowiedzieć. Jak z takimi wygrać? Nie wiem, no... Mój ojciec zawsze mówił, od tego jest broń, strzelać i walić. No i on tak to, bo był żołnierzem, był w 1939 roku żołnierzem. I on uznawał, że tylko walką, zresztą broń ukrywał i trzymał przez długie lata i z zubowcami tak walczył, buty oficerki wrzucał, wychodził. Oni się go bali, jak przyjeżdżali na podwórko, więc myślę, że takiemu wtedy, jakby ktoś tak siłą pokazał, bo mój ojciec mi mówił, wiesz, mówi... Oni się muszą bać, albo muszą bać się ciebie nie tylko fizycznie, ale w ogóle się bać i liczyć. Jak szłam do telewizji z jakimś filmem, on mówi, nigdy o nic ich nie proś, tylko mówi, że to jest ich obowiązek. I jak pamiętam, stawałam przed Terentiem i mówiłam, że
ale ja ten film i tak zrobię, bo tu jest moje miejsce w telewizji narodowej. Ja nie pójdę do Torunia czy gdziekolwiek szukać swojego miejsca, tylko tu jest moje miejsce. I ja stąd nie wyjdę, póki nie będę miała tego podpisu. To pamiętam, jak ona wróciła się do Kurkiewicza, takiego z Gazety Wyborczej, który był szefem publicystyki w Dwójce i mówi, no żeby tu sztab wojska stał, to i tak jej nie pokona, podpiszcie jej to. I tak właśnie w ten sposób. I oni wiedzieli, potem mówili, za nią ludzie stoją. Tam Korbońska napisała to, hrabia Raczyńska, to za nią ludzie stoją. Wyemitujcie gdzieś nawet w nocy albo coś, albo dajcie. W ten sposób się udało sporo rzeczy, ale rzeczywiście muszą się bać. Do czego mówię, że właśnie no, pan Smoniewski. To jest właśnie ta kultura, to jest taka kultura jak sędziego Niziańskiego, którego tu dzisiaj widzę. To są tego typu ludzie, z którym też robiłam film. To są właśnie tacy ludzie. Sędzia Niziański w filmie opowiada mi, ile się nawalczył przez 5-6 lat, prawda, panie sędzio? 6 lat, 6 lat nieprzespanych nocy i całe dnie pracy. Żeby, jak to pan ładnie powiedział w filmie, ja mówię, no ale po co ta lustracja? A pan wtedy powiedział, bo Polska zasługuje na to, żeby o najwyższe stanowiska ubiegali się ludzie czyści. Żeby była przejrzystość życia publicznego. Tak pan to mówił? No tak powiedziałem. Tak powiedziałem. Ale właśnie, czy można być skutecznym, nie mając, żeby się, muszą się bać, no, tak bym to spuentowała, nie wiem jak państwo, ale tak mi się wydaje, muszą się bać, a czy fizycznie, czy pod wpływem, nie wiem, władzy, czy jeszcze inaczej, ale chyba tak, chyba inaczej to na przykład tego pana na tej ulicy z tymi wyzwiskami i z tą siłą, gdyby tam facet stał, to pewno by rękoczynów doszło, to jego żadne szlachetności nie nauczą nic. Tak mi się przynajmniej wydaje i takich jest mnóstwo. Także mam nadzieję, że będę takie filmy mogła robić więcej, póki sił i zdrowia starczy. Będę służyć wiernie. Dziękuję.